ludzie przychodzą i uparcie kują ściany. Zobaczymy, czy tutaj mógł wpłynąć UBOT. Musi być przestrzeń podziemna. Odpowiedź na zagadkę, co to jest, daje nam ta właśnie platforma, na której teraz stoimy. Podziemia, kanały, ruiny cementowni. Jakie tajemnice kryją? Dowiem się w dzisiejszym odcinku. Ta część tunelu różni się od reszty. Niemcy w wielu tunelach zostawiali właśnie zbrojenia. Akurat widać, że zbrojenia są w równych odstępach po obydwu stronach. Możliwe, że planowali tutaj albo odnogę, albo po prostu nie wiadomo, o co im chodziło. Im dalej idziemy, tym lepszy stan tuneli, bo jest więcej uchwytów na kable i puszki razem z obudowami na lampy są w lepszym stanie. Ile zeit, mein, klein. Teraz ciężko się rozczytać z tego, ale swojego czasu dokładnie przeanalizowałem ten napis. Mhm. I robotnik, który był przy produkcji tego prefabrykatu w fabryce, pewnie ten z tym za dziewczyną, bo tutaj napisał, że ona jest moją małą owieczką, moja Ros. Czyli tak okazywał tęsknotę. Dokładnie. W 58 całkowicie wyremontowano ten tunel. Było wejście do szkoły. Prawdopodobnie tak, do kuchni obecnej. Nawet jest jeden test, żeby sprawdzić, czy jesteśmy blisko powierzchni. Wyciągnij telefon. Mam zasięg. Mamy drugi tunel przed sobą, ale on chyba się zmienił. Tak, na przestrzeni kilkudziesięciu lat złamał się i osunął razem z ziemią ze wzgórza, w którym jest ulokowany. Jeżeli wierzyć źródłom, tunel pochodzi prawdopodobnie z przełomu XIX i XX wieku i po prostu był sztolnią górniczą. Tunel jest w bardzo opłakanym stanie, jest cały popękany, nie jest zbrojony. Dotarliśmy do miejsca, gdzie jest wykopana dziura. Czy w tym miejscu coś planowano robić? Możliwe, że Niemcy właśnie planowali tu jakiś boczny tunel. Potwierdzać to może podobny styl budowy jak w poprzednim schronie. Czyli stalowe belki jako strop, podpory drewniane na ścianach, które no niestety pod naporem ziemi się złamały. Czy coś jest dalej? Nie wiadomo. Tutaj wspominałeś, że to jest ciekawe w jakim znaczeniu. Bo pokazuje, w jakim pośpiechu produkowano te wszystkie tunele i że po prostu Niemcy nie zdążyli jeszcze nawet zabrać szalunków ze ścian. Były wylewane te zbrojenia, a właśnie szalunki drewniane powodowały, że ten beton się nie wylewał, tylko właśnie pozostawiał takie kształty, jak można właśnie zaobserwować w innych partiach tunelu. W każdym tunelu zbierała się wilgoć i żeby woda po prostu nie stała na posadzce, budowano takie kanałki, którymi po prostu woda na zewnątrz wypływała. Miałby być tutaj słup dla kolejki linowej. Tutaj właśnie na szczycie, około 60, może nie wiem, 50-60 metrów od nas, znajdował się drugi słup. Żeby powstała taka dziura, w ogóle żeby coś takiego się osunęło, musi być przestrzeń pod ziemią. Jaka była przestrzeń pod ziemią? Czy to był jakiś tunel, kolejna sztolnia? Jesteśmy w Zdrojach, w kolejnym tunelu, ale tego tunelu nie sprawdziliśmy całego. Zawróciliśmy. Dlaczego? Stan tego tunelu na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy strasznie się pogorszył. Już na samym początku tunelu powstały nowe pęknięcia. Podczas naszego marszu powstały jakieś niepokojące dźwięki w tunelu, które mogłyby sugerować, że no,
i jednak coś się tam rusza. Jednak ta ziemia musi pracować. A szafa? Mówili, że jest tam szafa. No i to jest standardowa taka szafka na ubrania pracownicza. I jest na plecach wielokrotnie przestrzelona. Bronią, prawdopodobnie bronią, no, różnego kalibru. Szczerze powiem, że mierzyłem nawet te dziury wlotowe, wylotowe. No i tam wielkości wahały się od 7 mm do 9. To jest świetne miejsce, ono wygląda jak Pompeja. Technologia jest dość archaiczna. Zobaczmy, że te elementy betonowe nie są zbrojone. Więc możemy się domyślać, że jest to budowla sprzed I wojny światowej. Co by się zgadzało? Odpowiedź na zagadkę, co to jest, daje nam ta właśnie platforma, na której teraz stoimy. Tutaj nad nami budowla była jeszcze większa. Tutaj były wzmocnione ściany. Na tym fundamencie kreda z pobliskiego wyrobiska albo z Rugi była po prostu mielona. To wszystko. Był tu jakiś element mieszania jakiegoś szlamu, jakiejś substancji do dalszej produkcji tego cementu i zakrąglenie jasno wskazuje, że były to elementy obrotowe, jakieś ogromne wiosła, mieszadła i było ich kilka. Dokąd prowadzi ten kanał, który jest za nami? To jest sztuczny kanał, wykopany w drugiej połowie XIX wieku. Tutaj sumowały barki z surowcem i stąd również odchodził gotowy surowiec. Pamiętajmy, że cementownia wygrywała wielokrotnie konkursy na najlepszy towar na wielu kontynentach. Tak właśnie się zastanawiałem, cóż to może być, ale wydaje się, że to na 99,9% jest to słupek sumowniczy. Tutaj mamy część węższą, tutaj szerszą, więc być może chodzi o to, żeby ta lina sumownicza się nie zsuwała. Na brzeży jest w bardzo dobrym stanie, mamy ceglane ściany, mamy tutaj elementy betonowe i przetrwały, liczące no, co najmniej 120 lat, jak sądzę, pierścienie do sumowania. Ponieważ kolejka przecinała tereny cementowni, więc w jednym miejscu przeciągnięto nad wykopem bardzo lekki, taki ażurowy mostek przypominający trochę rzymskie akwedukty, ale najbardziej frapujący jest oto ten fragment. Widzimy tutaj, i to na dwóch poziomach, dobrze zachowane potężne izolatory. No i to jest zagadka, co się dowie. Czy kolejka była zelektryfikowana, chociaż wydaje się, że ten prąd powinien być w innym miejscu, tak? Czy było tu oświetlenie, czy też równolegle do wykopów i nasypów szła linia? Nie wiemy, tak? Ale prąd był na pewno. Zatrzymaliśmy się w tym miejscu. Co cię tutaj zaniepokoiło? Bo to nie jest perfekcyjna niemiecka robota. Najbardziej frapujące jest to, że budowniczowie użyli tutaj całych bloków cegły rozbiórkowej. Tutaj widzimy jakieś nadproża, jakieś łuki, tutaj całe bryły. Uznano, że za pięknie to wyglądać nie musi, jest to teren przemysłowy, ma na siebie zarabiać. Syn Tepfera, czyli Tepfer Junior, zbudował tutaj około roku 1880 sztuczną grotę, oczywiście z cementu własnej produkcji. Z tego co pamiętam, były tam swisające takie sople, tak, cementowe, które mogły przypominać naturalną grotę. W późniejszych latach Tepfer kazał postawić tutaj dwa łuki. Jeden z betonu niezbrojonego, a później postawiono drugi, znacznie cieńszy, był z betonu zbrojonego. I był to naoczny dowód, jakie możliwości daje żelbet, że jest mniejsze zużycie materiału, a jednocześnie konstrukcja jest równie wytrzymała. Ale co ciekawe, był tutaj również element rozrywkowy. Tutaj na szczycie była muszla, na której kwartet smyczkowy albo inny mały zespół przygrywał gościom, ponieważ w późniejszych latach ten teren był ogólnie dostępny.
A tutaj w odległości 100 metrów również propaganda przemysłu cementowego. Tutaj były pomniki, na których wzmiankowano w wynikach produkcyjnych o kolejnych milionach ton cementu. Pamiętajmy, że marketing to nie jest wynalazek naszych czasów. TPR-owie również mieli to w jednym palcu. Czy możesz mi powiedzieć, dlaczego akurat oni umiejscowili ten pałac tak blisko fabryki? No właśnie, też się zastanawiam, ponieważ z punktu widzenia komfortu życia nie było to miejsce najlepsze do życia. Możemy się domyślać, że było słychać kucie, balenie, wysadzanie, ruch kolejki, która tędy niedaleko szła. Jesteśmy w pałacu Toopferów, willi Toopferów, posiadłość Toopferów, różnie nazywana. Jesteśmy przy jednych z wejść, do których się wchodziło po schodach. Z samego pałacu, no, sama zobaczysz, ile zostało. Są nawet zdjęcia powojenne z lat, już nie pamiętam, które to są, przełom lat 40. i 50. głównego pomieszczenia, w którym znajdował się stół i jadała cała rodzina. Nawet są przedwojenne zdjęcia tego pomieszczenia, gdzie jest właśnie długi stół wystawiony. No i siedzi cała rodzina Toopferów przy posiłku, no ale no, wszystko zostało zdewastowane. Zabrałeś nas w bardzo niezwykłe miejsce. Przepiękny widok. Dlaczego akurat tutaj? Właśnie konkretnie z tego miejsca fotografowie przed wojną ustawiali się i w tamtym kierunku robili zdjęcia. Gdybyśmy stanęli parę dziesiąt lat temu, dokładnie w tym miejscu, byśmy widzieli wyrobisko, które nie było zarośnięte, byśmy zobaczyli wagoniki, no i za drzewami, za ulicą, za naspem kolejowym, cementownię Stern i stojące kominy. Ciągle poruszamy się po terenie Toopferów. Tym razem gdzie nas zabrałeś? Przy rozmowach z osobami starszymi, które przyjechały tutaj do Szczecina po zakończeniu II wojny światowej, opowiadały, że konkretnie w tym miejscu rosły tutaj drzewa owocowe. Więc na pewno tutaj był jakiś ogród. Czy to może był ten ogród zimowy Toopferów? Jest taka możliwość. Wszędzie na długości tych zabudowań są systemy, jakieś rynienki, nierynienki, które mogłyby odprowadzać nadmiar wody. Jedna jest tutaj, jest przesunięta. Masz ze sobą niemiecką mapę. Możesz mi pokazać, w którym miejscu jesteśmy dokładnie? Dokładnie jesteśmy w tym miejscu. Dokładnie przed nami jest wyrobisko Toopferów. Większość, nawet powiedziałbym 80-90% dróg, które są w lesie, w tej okolicy, są oryginalne i dokładnie przebiegają w dosłownie identyczny sposób, jak wtedy za czasów niemieckich. Czyli śmiało z niemiecką mapą można pójść do lasu i nawet można sprawdzić, gdzie jakie budynki, jakie atrakcje wtedy się znajdowały. W tunelu są dwa miejsca, jeżeli dobrze pamiętam, dwa, w których ściany są wykończone takimi łukowymi kształtami, sugerującymi, że tam jest zamurowane przejście. Niektóre właśnie osoby w uparcie wierzą, że tam są wejścia zamurowane, zasypane, zamurowane, ileś tam warstw ścian, piachu. No i przez to doszło do dewastacji tego tunelu i tunel no, popada w ruinę, dość dużą ruinę, bo ściany, ludzie przychodzą i uparcie kują ściany, wykopują piach, który jest za ścianami, no, jest pełna dewastacja. Nic tam nie ma. Tunel się po prostu urywa. Możliwe, że to było rzeczywiście jakieś techniczne pomieszczenie. Jesteśmy przed kanałem, który należał niegdyś do cementowni Stern. Powiedz, Jacku, czego możemy się spodziewać tutaj podczas nurkowania? W legendach to takie głębokie, że tu jest skarbnica artefaktów i tak dalej. No obalimy parę mitów, zobaczymy, czy tutaj mógł wpłynąć ubot, czy jest tu rzutowisko jakiejś broni lub innych rzeczy, czy są zatopione łódki rybackie. To się o tym przekonamy za chwilę.
Właśnie, Jacku, wróciłeś z inwentaryzacji podwodnej tego zbiornika. Opowiedz mi, co zobaczyłeś pod wodą. Pozostałości tu infrastruktury, która była przedwojenna, czyli tory kolejowe, kawałek obrotnicy. Takie pozostałości po Niemcach, typu wózek, część ramy jakiejś od innego wózka towarowego, wózek dziecięcy. No i no, nasze współczesne śmieci, czyli butelki z żuber, tak, wiadra po farbach. Generalnie jestem miło zaskoczony, bo mimo trudnych warunków tutaj nie jest to zaśmiecony kanał. Przez 120 minut, które tutaj nurkowałem, nie pokazał mi się żaden tutaj okaz ryby, który zwróciłby moją uwagę, ale zaskoczony jestem, ponieważ są takie małże. Pierwszy raz je widziałem, tak duże. Niemiło jestem zaskoczony, że nie ma żadnych butelek po Niemcach, czyli oni niestety w robocie nie chlali, nie wrzucali butelek do wody. Maksymalna głębokość w tym zbiorniku. Właśnie jest tak śmiesznie, że tej pogłębionej części jest 2,5. Średnia, jak mi tak patrzałem, to wychodzi 1,70 m, ale pod koniec kanału jest bardzo zamulone i tam już jest 1,40 m.